Ponieważ chcemy wydarzenia zapłacenia za trzymanie się na dworcu autobusowym w Pajęcznie. Znaczy nie to, że zwolniona, tylko mamy duży część płacimy inwestorowi, który zakupił dworzec i po co w tej chwili oddział pajęcznowy, a zarazem tak jak Częstochowa płaci pewną dużą kwotę temu panu za zatrzymywanie się naszych autobusów. W związku z tym napisałem 5 września do pana burmistrza pismo o wyznaczenie jednego miejsca przystankowego na zatrzymywanie się autobusów, gdzie otrzymałem negatywną odpowiedź również podczas rozmowy z panem burmistrzem. Ponieważ no niestety PKS stoi w trudnej sytuacji finansowej i są miejsca, gdzie można by było zatrzymać się autobusem i ponosząc mniejszą opłatę, jaką przedstawiamy, z którą jaką płacimy inwestorowi prywatnemu. To wygląda w ten sposób, gdyby każdy z nas sprzedał własny dom czy mieszkanie i miał pretensję, że ten, który kupił, nie pozwala nam dalej mieszkać. To PKS Częstochowa pozbył się majątku, a dzisiaj nie ma się gdzie podjąć. I to PKS Częstochowa dzisiaj ma problem na własne życzenie. Chcę zaznaczyć, że mieszkańców gminy i miasta Pajęczno obsługują jeszcze inne PKS-y. Jak PKS Wieluń, Bełwatów, Radomsko i tutaj z miejscem zatrzymywania nie ma problemu. Również zaznaczam, że tam, gdzie obecnie stoją wiatry przystankowe, tam w planie zagospodarowania jest miejsce wskazane na tego typu działalność i na tego typu usługi. Sugerowanie gminie przez jeden tylko z PKS-ów przestawienia wiatr przystankowych na tereny gminne jest to nic innego jak zarządzanie gminnym terenem. A co to spowoduje? Spowoduje to to, że musielibyśmy zamknąć w ogóle przejazd przez plac dworcowy. Mało tego, zlikwidować te miejsca parkingowe, które tam na dzień dzisiejszy są. Nikomu tutaj nie muszę tłumaczyć, 40-50 miejsc parkingowych w centrum miasta, ile to znaczy. I myślę, że wydaje mi się, że brakuje tutaj woli tylko i wyłącznie PKS-u. Ponieważ rozmawiałem z prywatnym przedsiębiorcą i oświadczył, że od momentu podpisania umowy nikt z nim nie rozmawiał na temat wysokości czynszu, nie negocjował. Została podpisana umowa, PKS płaci, a do urzędu gminy ma pretensje. Myślę, że nieuzasadniona. Także myślę, że rozpatrywanie tego tematu przez nas jest jak najbardziej niepotrzebne, bo gmina tutaj absolutnie nie sprzedała tego terenu, tylko PKS. Mało tego, z tego co wiem, to PKS również pozbywa się nieruchomości na 1 maja i za chwilę przyjdzie, żebyśmy my sprezentowali działkę, może gminną, żeby na tej działce wybudować może warsztaty, zaopiekować się PKS-em. PKS jest prywatnym przedsiębiorstwem i powinien funkcjonować na rynku tak, jak funkcjonują inne podmioty. Dziękuję. Przychylam się tym bardziej, że w tym momencie jestem kierownikiem od 1 sierpnia, gdzie patrzymy i pan prezes obecny w tym wypadku jest od 1 lipca, gdzie patrząc na te nasze wydatki, to w tym momencie niepotrzebny jest ten wydatek, żeby taką kwotę płacić prywatnemu inwestorowi. Gdzie na przykład płacimy za każdy przystanek, gdzie się zatrzymujemy. Tak samo moglibyśmy tych płacić za każdy przystanek, gdzie się zatrzymujemy, a za przystanek, gdzie się zatrzymujemy na placu dworcowym. No. Panie burmistrzu, ja słyszałem taką wersję, że wtedy, kiedy była spisana z PKS-em umowa o dzierżawieniu, bo PKS jak gdyby dostał zgodę na użytkowanie tego placu pod warunkiem, że jak PKS skończy działalność, czyli wtedy, kiedy będzie sprzedawał, musi tą działkę oddać. Że jest taki zapis w umowie z PKS-em. A myśmy nic o tym nie wiedzieli, okazało się, że PKS to sprzedał.
szanowni państwo, no nie ma żadnego takiego zapisu, że ktoś komu musi coś oddać. Była to własność PKS-u i PKS po prostu tą działkę sprzedał wraz z budynkiem. A równie dobrze mógł sprzedać budynek, zostawić działkę z prawem przechodu i przejazdu i dzisiaj nie byłoby problemu, PKS by dalej czerpał korzyści. Ja tutaj chcę podkreślić, że doskonale pani mecenas pamięta, bo tą sprawą się zajmowała i można powiedzieć, że dzięki pracownikom i pani mecenas możemy dzisiaj tutaj dyskutować, bo PKS chciał przejąć od nas cały plac dworcowy. Od momentu ulicy, od ulicy Kościuszki praktycznie do cały plac dworcowy i po prostu chciał to sprzedać i PKS by się wzbogacił. To, że utrzymaliśmy te tereny, że te tereny zostały własnością gminy, mogliśmy my za te pieniądze coś zrobić. Ja jako przykład również podam, że w Kłobucku PKS Częstochowa te tereny odzyskał i sprzedał pod market. Market na dzień dzisiejszy funkcjonuje i to w bardzo, bardzo szybkim terminie. Proszę tutaj nie mówić, że PKS Wieluń, Bełchatów i Radomsko z państwem negocjuje, bo nic nie negocjuje. PKS ma podpisane umowy z prywatnym przedsiębiorcą, jeśli było one za duże, bo rozmawiałem z obecnym właścicielem, to negocjowali. Pan sam wspomniał, że od miesiąca lipca jest nowy dyrektor i nie było negocjacji. No to cóż my tutaj mamy podejmować? Trzy miesiące to można było rozmawiać na temat wysokości dzierżawy. Jeszcze raz podkreślam, że teren, który proponuje PKS, jest terenem gminy, jest to miejsce do parkowania, a z drugiej strony nie ma tam możliwości manewru autobusami, ponieważ tego terenu jest za mało. Dziękuję. Ja mam taką propozycję, żeby może przenieść ten przystanek, nie stawiać go na terenie gminy, prywatnego inwestora, tylko przenieść ten przystanek na teren gminy. Bo mamy tam też w tym obszarze teren gminy, postawi się przejść po prostu ten przystanek na teren działki gminy i wtedy... Słucham? Jeszcze jest myślę, mam przerwę, żeby tutaj. Przepraszam, proszę dokończyć. I wtedy nie będziemy mówić, że inwestor prywatny, znaczy właściciel prywatny danej posesji tam będzie stawiał jakieś wygórowane kryteria, a gmina na tym zyska, bo to będzie teren gminy, tam będzie się zaczęło pisać. No nie wiem, jak mam to wytłumaczyć, jakim językiem, ponieważ ja o tym właśnie mówiłem już dwa razy, powtórzę po raz trzeci. Ten teren, który proponuje PKS, jest niemożliwe, żeby tam powstała wiata przystankowa, ponieważ nie ma możliwości tam manewru autobusem. Po pierwsze, bo proponuje PKS wiatę przystankową obok szaletu na gminnej działce. A po drugie, my ograniczamy sobie miejsca parkingowe. To jest w granicach 450 miejsc parkingowych, które tam codziennie mieszkańcy mogą parkować. I my po prostu zamykamy przejazd. Nie ma tam takiej możliwości i dlatego to rola PKS-u i kierownictwa PKS-u, żeby rozmawiać z prywatnym przedsiębiorcą, czy to jest drogo, czy tanie. Jak do tej pory, jeśli PKS brał czymś od innych, PKS-u nie było to drogo. Dzisiaj jest drogo, bo być może gmina by za darmo udostępniła teren, sprzątała go i opiekowała się. Dziękuję. Dziękuję. No to w czerwcu tego roku gmina udzieliła służebności panu Ignaszakowi na przejazd, za wjazd tą drogą. Jeżeli na przykład teraz, jeżeli gmina udzieliła, to pan Ignaszak by nam udzielił służebność tak samo przejazdu, a my byśmy się tylko przy stanowisku byśmy się zatrzymali i z miejsca odjeżdżali, nie zakłócając parkingu na tej gminie. Chciałem tutaj jedno zdanie komentarza, ale się powstrzymał. Troszeczkę te żądania PKS-u troszeczkę są na wyrost. Czy pan słyszał, co pan powiedział? Słyszałem, tak. W związku z tym, pan chce jeździć po podwórku prywatnego inwestora, nie płacąc mu za to? Przecież na dzień dzisiejszy to może powstać taka sytuacja, że prywatny przedsiębiorca stawia ogrodzenie i teraz pytam się, co dalej. To PKS zgotował sobie tą sytuację i to dla PKS-u ten czynsz nie był wysoki, jeśli płacił go PKS Radomsko-Wieluń i Bełchatów. Dzisiaj jest za wysoki, to proszę rozmawiać z prywatnym przedsiębiorcą. Dziękuję.
Dziękuję.